szczęście, o którym tu mówimy, jest... Po latach zrozumiałem, że jest to wewnętrzne doświadczenie i tak naprawdę jest to stan umysłu. Czyli mogę mieć miliony i być nieszczęśliwą osobą, a mogę nie mieć nic i być szczęśliwym. Mhm. I przez wiele lat doświadczałem czegoś, co można by nazwać pesymizmem i byłem osobą gdzieś narzekającą, obgadującą, narzekającą. Czy... Gdy straciłem wszystko, stałem się osobą bezdomną, mieszkałem w namiocie, tak naprawdę pierwszy raz poczułem szczęście, takie wewnętrzne, takie coś, co trudno jest opisać słowami, ale też takie połączenie ze sobą, jakby odkrycie siebie na nowo. Odpuszczenie wszystkich konceptów, wszystkiego, nad czym pracowałem, co mi się wydawało, że jest ważne w życiu. I gdy to się wszystko zawaliło, nagle zacząłem odkrywać, że coś jest we mnie, co zawsze było. I to słowo może być szczęście właśnie.